Kiedy nie żądać rozwodu z winy? Podkreślam, kiedy nie żądać, kiedy nie wnosić sprawy o rozwód z orzeczeniem o winie drugiego małżonka? Jeżeli jesteście ciekawi, to mam dla Was dzisiaj trzy powody, kiedy tego nie robić. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Katarzyna Łukasiewicz, jestem adwokatką i pomagam ludziom sprawnie przejść przez rozwód. Tak jak powiedziałam, mam dla Was dzisiaj trzy powody, kiedy moim zdaniem nie opłaca się, nie warto wnosić rozwodu z orzeczeniem o winie drugiego z małżonków. Jakie to są trzy powody? Po pierwsze, kiedy małżonek jest winny. My to wiemy, my to czujemy, ale my nie mamy na to dowodów. Czyli wiemy, że najprawdopodobniej na przykład była zdrada tego małżonka, że nas zdradził, ale nie mamy na to żadnych dowodów. Czy to zdjęć, czy to nagrań, czy to jakiś zrzutów z aplikacji, z komunikatorów internetowych, jakiegoś Messengera, jakiegoś Skype'a, WhatsAppa, czegokolwiek, nie mamy tego, to nie warto wnosić wtedy pozwu z wnioskiem o winę tego małżonka. Bo jak my tą winę udowodnimy? O, tam jeszcze w tych dowodach mogą być na przykład zeznania świadków, których też nie mamy. No nikt ich nie widział, nikt nie widział tej zdrady. No to właśnie nie warto tego robić. Dlatego, że sąd opiera swoje orzeczenie, swój wyrok nie tylko na twierdzeniach strony, ale również na dowodach. I owszem, twierdzenia strony to jest ważna sprawa, ale w takim przypadku, kiedy podejrzewamy małżonka o zdradę i my powiemy, że Wysoki Sądzie, mój mąż, moja żona chyba mnie zdradził, chyba mnie zdradziła, a stanie ta druga strona i powie, no nie, w życiu, jak to zdradziłem, no to jakby nie, ja się z tym nie zgadzam, tak nie było. To przecież, jeżeli nie mamy żadnych innych dowodów, to mamy słowo przeciwko słowu. I bardzo trudno takie słowo przeciwko słowu wygrać, dlatego że to na nas ciąży obowiązek dowodowy, czyli my musimy tą winę, to zdarzenie, które będzie skutkowało być może winą w rozkładzie pożycia małżeńskiego, udowodnić. Czyli po prostu, mówiąc po ludzku, musimy tą zdradę udowodnić. Więc jeżeli nie mamy dowodów, to będzie to bardzo, bardzo trudne. Powiedziałabym nawet, że praktycznie niemożliwe. Jeżeli nie ma dowodów, to jest tylko słowo przeciwko słowu. Drugi powód, taki, w którym uważam, że nie warto składać pozwu z wnioskiem o winie drugiego z współmałżonków, to jest taki, kiedy to właśnie ten drugi małżonek ma jakieś haki na ciebie. Czyli kiedy ty też coś masz za uszami. Czyli będziemy mieli taką sytuację, że ty składasz, czy tam chcesz złożyć ten pozew z wnioskiem o winę, a drugi małżonek, i wiesz o tym, też również może ci coś zarzucić. Więc wtedy należałoby to przekalkulować, czy na pewno chcę, żeby sąd rozpatrywał winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Bo jeżeli małżonek składający pozew o rozwód wniesie o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie i ten drugi małżonek w swojej odpowiedzi na ten pozew również złoży pismo procesowe, w którym zawrze taki wniosek, że proszę sądu, też chcę rozwód bez winy, to sąd tej winy rozpatrywać nie będzie. Ale jeżeli ty złożysz wniosek o winie i drugi małżonek też złoży wniosek o winie, to sąd musi zacząć rozstrzygać, czy ta wina była i kogo i w jakim procencie, no kto jest tu winny rozkładowi pożycia małżeńskiego, kto za ten rozwód ponosi po prostu winę. Więc jeżeli ty wiesz, że współmałżonek ma jakieś dowody na ciebie, to warto przemyśleć strategię procesową, czy jednak składać pozew bez orzekania o winie, bo jeżeli zaczniemy wyciągać te winy, to może się skończyć tym, że oboje zostaniemy z winami. A wnosząc pozew bez orzekania o winie, mamy dość dużą szansę, że nasz współmałżonek po prostu przychyli się do naszego pozwu i sąd o winie rozstrzygać nie będzie. To jest ten drugi powód, kiedy nie warto
moim zdaniem wnosić pozwu bez z orzeczeniem o winie, ale tutaj przy tym drugim powodzie to już trzeba troszeczkę pomyśleć, przemyśleć to trzy kroki naprzód, co nam się bardziej opłaca, ale tutaj warto się właśnie zastanowić. Trzeci powód, kiedy nie warto składać pozwu z orzeczeniem o winie, to jest taki powód, powiedziałabym, związany z dziećmi. Jeżeli składamy pozew z orzeczeniem o winie, bo myślimy, że na tym ugramy na przykład władzę rodzicielską, czyli władza rodzicielska zostanie drugiemu współmałżonkowi odebrana, bądź wygramy wyższe alimenty na dzieci, bo ten drugi małżonek okaże się winny, to jesteśmy w błędzie. Rozwód z orzeczeniem o winie, ten wyrok rozwodowy z orzeczeniem o winie nie ma nic do dzieci, powiedziałabym tak ogólnie. Czyli nie wpływa na władzę rodzicielską, nie wpływa on również na to, że ktoś winny będzie płacił lepsze alimenty. To jest ten trzeci powód, kiedy nie warto składać pozwu z orzeczeniem o winie. Czyli jeżeli myślimy, że dzięki temu, że sąd orzeknie winę naszego współmałżonka w tym rozwodzie, to dzięki temu będziemy mieli tylko i wyłącznie my władzę rodzicielską, że tam władza rodzicielska zostanie odebrana, ograniczona, a alimenty być może zwiększone. Nie, to jest mylny trop, tak, tutaj nie ma żadnego automatu, powiedziałabym tak. Co innego małżeństwo, a co innego sprawy dotyczące dzieci. Owszem, załatwiamy to w jednym postępowaniu, natomiast nie ma ta wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego takiego bezpośredniego przełożenia na to, jak ma wyglądać później po rozwodzie sytuacja opieki nad dziećmi. To są te trzy powody, kiedy moim zdaniem nie warto wnosić pozwu z orzeczeniem o winie, a przynajmniej warto się nad tym głęboko zastanowić, bo proszę pamiętać, że pozew z orzeczeniem o winie to jest pozew, to jest właściwie później sprawa długa, droga, taka zabierająca powiedzmy energię, przez to właśnie jak długo się ciągnie, przez to jak tam są te wszystkie brudy prane, jak to mówią często moi klienci, brudy prane, chociaż sama nie lubię tego stwierdzenia, ale jakoś tak mi przyszło do głowy. W każdym razie jest to dość wyczerpujące psychicznie, o tak to właśnie niektórzy klienci mówią, mówiąc tak dyplomatycznie, więc postępowanie długie, drogie i obciążające psychicznie. Czy chcemy je prowadzić, kiedy już na starcie są pewne wątpliwości, że w ogóle tą winę możemy ugrać, bo właśnie po pierwsze nie mamy dowodów, bo małżonek ma dowody przeciwko nam i po trzecie myślimy, że jak w tym wszystkim się tak zapętlimy, w tym rozwodzie z winy, to dzięki temu władza rodzicielska zostanie małżonkowi odebrana, czy ograniczona, czy alimenty podniesione. To się moim zdaniem mylimy, a przynajmniej warto, żeby to przemyśleć i mieć te powody na uwadze. Jeżeli ten filmik był dla Was wartościowy, to będę bardzo wdzięczna za łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zachęcam serdecznie do tego. No i do zobaczenia za tydzień.